Cześć, dzisiaj króciutko, bo chciałam coś przetestować. Nie mam za wiele czasu. Chciałam Wam życzyć udanych wakacji. No, to będą takie trzecie Ostrowidowe wakacje, prawda? Nikt już Ostrowidzie nie pamięta, w ogóle o sraniu też nikt już nie pamięta, niedługo ludzie w ogóle wszystko pozapominają. Jakoś taka, mam wrażenie, cyfryzacja ludzi napadła jeszcze bardziej niż było to wcześniej. I ja wcale nie winię urządzeń. To nie jest tak, że my sobie po prostu gapimy się w urządzenia. Moim zdaniem te urządzenia gapią się w nas. I to, że my jesteśmy tak bardzo uzależniani od różnego rodzaju, no, nazwijmy to urządzeń, chociaż to nie do końca chodzi o same urządzenia, co raczej od ich odbiorniki, tak? Bo jeżeli my patrzymy w przeglądarkę internetową na przykład, to przeglądarka internetowa widzi też nas, tak? Jeżeli patrzymy w telefon, to telefon patrzy w nas. To jest zawsze lustro. I pół biedy, gdzie to jest tylko kawałek odbitego szkła, prawda? A co innego, kiedy po drugiej stronie są ludzie, tak? Niekoniecznie fajni ludzie. Wyobraźcie sobie, że macie dostęp do danych ludzi, a macie złe intencje. I możecie wymyślać najróżniejsze sposoby, żeby im szkodzić. Jeżeli będziecie mieli o nich bardzo dużo informacji, to będziecie mogli im bardzo dużo szkodzić, tak? Z drugiej strony, im więcej będzie nas w sieci, takich świadomych ludzi, tym trudniej będzie tamtym nam szkodzić. Bo to jest troszeczkę tak, że jeżeli w danym momencie, w jakim żyjemy teraz, wycofamy się z sieci i na przykład pójdziemy sobie tutaj posłuchać ptaszków, tak, to jest okej, spoko. Ale jeżeli zamkniemy się zupełnie na świat cyfrowy, to będziemy żyć jakby w świecie cyfrowym innych ludzi, czyli to inni ludzie będą jakby podejmować za nas decyzje marketingowe, tak? Czyli jakby świat cyfrowy będzie odbiciem ich umysłów. Ja dlatego bardzo Was zachęcam do publikowania fajnych treści. To wcale nie muszą być jakieś antysystemowe treści, bo generalnie ja już mówiłam wielokrotnie, walka z systemem wspiera system. No nie ma inaczej, nie ma inaczej. Im bardziej walczysz z systemem, tym bardziej go wspierasz. Jak ktoś oglądał Matrix, to może wie, a może jak oglądał i nie wie, to nic nie szkodzi, to może teraz się dowie. Wojna tworzy wojnę, tak? Jeżeli z czymś walczysz, to tworzysz sytuację wojenną. Natomiast kiedy mówisz stop, nie, ja nie będę z tobą walczyć, ja ci podaję rękę na szkodę, to tamten człowiek, albo nawet nie człowiek, tylko jakby algorytm nie wie, co ze sobą zrobić, tak? Bo on został zaprogramowany do walki z nami, a my mu podajemy rękę. Podajemy mu rękę. Sztuczna inteligencja jest zawsze tworzona na bazie inteligencji ludzkiej. To jest właśnie ta pułapka, dlatego że zazwyczaj sztuczną inteligencję tworzy człowiek, który ma złe intencje i chce ją wykorzystać, tak? Przeciwko złym ludziom. No to wyobraźcie sobie, że przychodzi taka zła inteligencja i widzi nas. A my mówimy sobie, hej, hej, chodź tutaj, wpadnij do nas na kawę. I sztuczna inteligencja w ogóle nie wie, o co chodzi. Ale jak to? Przecież wy mieliście ze mną walczyć, tak? No mówimy, no słuchaj, no to chodź tutaj, może pogramy w szachy, damy ci wygrać. Sztuczna inteligencja nie wie, o co chodzi. Jak to dacie mi wygrać? Ja zawsze was ogrywam, tak? No, co ty tam wiesz, tak? Chodź na wódeczkę. No i to tak właśnie jest, no. I dopóki będziemy się trzymać w takim pokojowym, przyjaznym nastawieniu, to będziemy zarażać pokojowym, przyjaznym nastawieniem innych ludzi wokół siebie. A jeżeli będziemy ich w ten sposób zarażać, to reszta świata nie ma manewru, to znaczy po prostu nie da się zrobić straszliwej rzeczywistości uśmiechniętymi ludźmi. To w ogóle jest niemożliwe. Spróbujcie wejść na imprezę pełną szczęśliwych ludzi i im popsuć humor.
to nie jest tak łatwo. Jednej osobie może popsujecie, dwóm, trzem, ale całej sali w życiu. To już trzeba się dużo bardziej postarać, tak? To już trzeba mieć mass media i tak dalej, więc jeżeli oni mają masy media, no to w tym momencie każdy człowiek oderwany od mass mediów, to już jest jakby nasza wygrana, tak? No zapraszajcie ludzi na kawę. Zapraszajcie ludzi na spacer. Ja wiem, że większość nie przyjdzie, ale ktoś tam przyjdzie, tak? I to tak się kręci. Na zasadzie efektu setnej małpy. Tak, tak, tak. Bo jeżeli już ja jedna wpadłam na taki pomysł, to znaczy, że przynajmniej 30 tysięcy ludzi wpadło na ten sam pomysł, co ja. No i to tak leci. Także po raz kolejny fajnych wakacji wam życzę. A potem jeszcze fajnej jesieni, fajnej zimy i w ogóle reszty waszego życia. Tak po prostu. Cześć.